jeszcze? Tak, oprócz Zeusa i Hades. No. Hades. No, no, jak piszę w internecie, gdzie kurwa Allah, to pamiętaj, to będzie Allah. Hades to jest władca podziemi, który zabiera... A władca podziemi, to ci łeb rozwalę. Ty mi rozwalisz łeb? Pewnie, że tak. No co ty przecież, że... A kim był Hades? Hades to jest władca podziemi. Władca podziemi? Tak. Czyli, ale co, ale w świecie telepatycznym... On przenosi trupy. No. On się zajmuje trupami. Po śmierci ludzi. Mam wpisane Hades, co powiedział. Hmm. Teraz no to sprawdź. No to władca podziemi. Nie żyj tej mordy. Hades. Hades. Trzy razy się wymawia jego imię, żeby go wezwać. Dobra, Hades. Bóg podziemnego świata zmarłych z czasem Hadesem. Zaczęto również nazywać jego a Zeusa krainą Hades. A Zeusem jakiś tam masz? Zeusem z tyranem dobrze mówił, tej, dobrze tak. Zeusem co zrobiłeś? Tej, dobrze mówił, patrz. Zeusem? Widzisz? Z Zeusem gadałeś ostatnio? Dobrze mówił. Światem, czekaj, gdzie to było, żeby się udało. Hades, sprawdź Hades, tak, władca podziwu. Jestemy na stałe ze względu nieznanego miasta świata, czasem... A co miałem mówić? Świata. A o, z Allahem dawał dobrze mówić coś? Wiem. Świata umarłych. Wiem. Ja tak mówię, dobrze. Światem umarłych, tak. Hades to jest władca... Właśnie wpisałem, że... Wiem, od... Władca podziemi światem umarł. Światem umarł, tak? Kurwa. Hadesa, kurwa. No. Ma zdjęcie Hadesa. Dobra, a Zeus kim jest? Tyran ostateczny. A władcą czego jest? To jest najsilniejszy ze wszystkich tyranów. Ale to nie jest Bóg. Tak jak jest napisane w mitologii, że jest Bogiem, bo Bóg je powiedział, nie stawiaj obcych bogów przede mną. No tak, coś tam było. Nie? A to jest, a Zeus to jest tyran ostateczny. A wiesz, że Zeus jest władcą burzy? Tak. Piorunów tych. Ale nie. A z tym Zeusem jeszcze jakieś wojny stoczyłeś, czy coś? Bo ty tam stoczyłeś te wojny telepatyczne. On mi powiedział tylko tak. Ale jak ci to powiedział? Jak mówi, machnij kijem. A jak ci to powiedział? Byłem tutaj przy stacji benzynowej. Mhm. Powiedział mi, machnij kijem. Zeus, machnij kijem? Tak ci powiedział? Tak. A ja machnąłem kijem, powiedział... W szóstym dziecku. Tak. No dobra, ale to... No, okay, ja powiedział... Ojcem bogów. Tak. Dobra, rozumiem, ale chodzi o... Zeus jest ojcem bogów i ludzi, tak? Jezus, tam...